Witam Państwa po przerwie. Kolejnym tematem, którym chcieliśmy się z Państwem podzielić, jest zagadnienie e-faktur, czyli kolejny etap digitalizacji rozliczeń podatkowych, księgowych. W tej części będzie wypowiadała się Barbara Jędrzejek, czyli partner UHY odpowiedzialny za Departament Outsourcingu, Patryk Sztajten, associate partner z Departamentu Podatkowego, Tomasz Ojrzyński, prezes zarządu Datio i Konrad Spryńca, kierownik zespołu do spraw działań z ryzykiem Enova. I zanim oddam głos kolegom i koleżankom, ja mam taką krótką refleksję odnośnie e-faktur i w ogóle całej digitalizacji, że od, myślę, 2-3 lat trwa pewien rodzaj wyścigu. To jest taki wyścig pomiędzy organami podatkowymi, podatnikami, przedsiębiorcami, kto będzie bardziej zdigitalizowany, kto będzie szybciej reagował na to, co się dzieje w gospodarce, kto będzie szybciej reagował na to, co się dzieje w gospodarce, wykorzystując dane, które gromadzi. I moim zdaniem jednak bym powiedział, że ten wyścig zaczynają wygrywać organy podatkowe, no bo to one rozdają karty, one wymuszają pewne rozwiązania, one dysponują coraz większą ilością informacji od podatników i tą ilość informacji zwiększają. I temat e-faktur i całego krajowego rejestru faktur, który będzie wdrożony, on w Polsce wywoła kolejną rewolucję i kolejną ilość informacji, które organy podatkowe będą posiadały od podatników. I on nie jest wyłącznie moim zdaniem tematem podatkowym, ale to jest wielkie wyzwanie dla przedsiębiorców i systemowe, organizacyjne, technologiczne. I o tym wszystkim powiedzą zaproszeni goście. Dzień dobry, witamy po przerwie. Szanowni Państwo, ja też już przez zasiedzenie jestem tutaj z Państwem. Tak jak wspomniał Michał, na agendę wchodzi e-faktura, tak? Szanowni Państwo, mamy 30 minut, natomiast chcielibyśmy też w takim skondensowanej formule opowiedzieć Państwu o kwestiach faktycznych, prawnych, jaki jest cel generalnie wdrożenia e-faktury, czym jest KSeF, czyli ten krajowy system e-faktur, a także by spojrzeć od strony fachowców, czyli Enowej, Datio jako wdrożeniowca tego oprogramowania ERP i jak faktycznie integralność, funkcjonalność tego systemu pozwoli Państwu w miarę bezpiecznie wejść w drogę tej ewolucji bądź rewolucji związanej z e-fakturą. Szanowni Państwo, dzisiaj w ramach podstawy prawnej krajowy system e-faktur został wprowadzany na mocy przepisów ustawy o VAT. Tak? Ona została znowelizowana też w ramach tej wielkiej nowelizacji podatkowej z końcem ubiegłego roku, konkretnie chyba w listopadzie. Natomiast następnie w grudniu już pokazało się i zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów w sprawie korzystania z krajowego systemu e-faktur, czyli ta instrukcja do ustawy, czym naprawdę jest ten system, w czym się zawiera, czego dotyczy, tak? I chciałbym zwrócić uwagę, że nasz kraj jako czwarte państwo w Unii Europejskiej zdecydował się wdrożyć centralny system e-faktur. My, podobnie jak wcześniej uczynili to Włosi, Portugalia czy Hiszpania, będziemy kolejnym z liderów tutaj we wspólnocie europejskiej. Natomiast zakres wdrożenia w poszczególnych państwach jest inny, a już z zasłyszenia wiemy, że Francja zamierza przystąpić do systemu krajowego systemu e-faktur w 2025 roku. Dzisiaj od początku tego roku KSeF funkcjonuje w Polsce na zasadzie dobrowolności, tak? Natomiast przed nami wielka rewolucja w przyszłym roku, albowiem 30 marca Komisja Europejska dała zielone światło Polsce, by móc wdrażać i spowodować, że KSeF wejdzie w życie. Będzie to najprawdopodobniej drugi kwartał przyszłego roku. Obecnie polskie władze czekają tylko na akceptację Rady Unii Europejskiej, by opracować jednocześnie szczegółowe zasady działania KSeF-u. Patrząc na cel wdrożenia krajowego systemu e-faktur, możemy spojrzeć na to z dwóch perspektyw. Jedna to właśnie wspomniana we wprowadzeniu perspektywa fiskusa, który jest inicjatorem całego projektu wprowadzenia krajowego systemu e-faktur. No i z perspektywy fiskusa system ten ma doprowadzić do wzmocnienia kontroli i prawidłowości rozliczania podatku VAT w Polsce, również uproszczenia weryfikacji tych rozliczeń podatkowych. Dzięki dostępowi do faktur w trybie online fiskus będzie mógł przeprowadzać jeszcze więcej kontroli samodzielnie, bez udziału podatnika. Pewnie będzie możliwość również usprawnienia samego procesu kontroli poprzez przeprowadzanie wielu kontroli w sposób automatyczny w formie algorytmów, które będą porównywać różne transakcje.
Będzie, można powiedzieć też, nawiązując do tego wyścigu przedsiębiorcy fiskus w zakresie digitalizacji, po wdrożeniu tego systemu w takiej skali krajowej będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że fiskus będzie mógł analizować nasze faktury wcześniej niż my zdążymy je wprowadzić do systemu finansowo-księgowego, czy nawet czasem być może odebrać je z tego systemu. No i w efekcie końcowym celem jest oczywiście zwiększenie wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku VAT. Patrząc na ten projekt z punktu widzenia przedsiębiorców, warto sobie tutaj założyć jako cel skorzystanie z tej standaryzacji w skali krajowej, jeżeli chodzi o formę wystawienia faktury, co na pewno pozwoli na przyspieszenie rejestrowania dokumentów księgowych, a w rezultacie przyspieszenie procesu zamknięcia ksiąg i doprowadzenie do szybszego udostępnienia osobom decyzyjnym w firmie bilansu, sprawozdania finansowego czy danych kontrolingowych. Czym jest KSeF? KSeF to taka ogromna baza danych, której administratorem będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej. I ustawodawca przewidział szereg funkcjonalności, które ten system będzie zapewniał. Będzie tam możliwość nadawania, zmiany, odbierania uprawnień. Oczywiście będzie funkcjonalność wystawiania faktur, to ta kluczowa funkcjonalność krajowego systemu e-faktur. Faktura po wystawieniu zostanie opatrzona takim numerem identyfikującym tą fakturę w tym systemie. Będzie to dodatkowy numer w stosunku do numeru na fakturze. Będzie możliwość dostępu do faktur ustrukturyzowanych, które wystawiliśmy w KSeF. Za pośrednictwem KSeF będziemy mogli faktury otrzymywać. Będzie tam również zapewniona archiwizacja, możliwość przechowywania. I system KSeF będzie również analizował, czy faktura spełnia wymogi faktury ustrukturyzowanej zgodne z wzorcem. Szanowni Państwo, kto będzie mógł skorzystać z KSeF-u? Oprócz tego, że już wiemy, że w przyszłym roku ten system będzie obligatoryjny dla wszystkich, kogo będzie dotyczył? Tak naprawdę podatników, tak? Podmiotów, które sam wskazuje podatnik, bo musimy pamiętać, że dostęp do systemu będzie również ograniczony, tak? Podatnik będzie musiał zdecydować się, komu nadać bądź odebrać uprawnienia do korzystania z KSeF-u. Ponadto podmioty, o którym mowa w artykule 106 ustawy o VAT, czyli organy egzekucyjne, komornicy, sądowi, czyli tak naprawdę z jednej strony do systemu będzie miał dostęp biznes, a z drugiej strony organ podatkowy. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o system wystawienia tej faktury ustrukturyzowanej, bo do tego się to sprowadza, otóż generalnie sama faktura będzie wystawiona w KSeF-ie, tak, i będzie miała przydzielony numer. Ja ten numer porównuję często do nadawanego numeru schematu podatkowego, bo schematy podatkowe też są raportowane do KAS-u. I tutaj numer identyfikujący fakturę ma charakter systemowy nadawany przez KSeF i faktycznie tym numerem będziemy się posługiwać też w kooperacji z urzędami skarbowymi, z administracją skarbową, albowiem oczywiście na samej fakturze będzie widniał numer faktury, który jest, wynika też z ustawy o VAT, aczkolwiek musimy wiedzieć, że ten numer, który już nadaje nam system, jest tym prawidłowym i nim musimy się posługiwać. Co ciekawe, jak za fakturę ustrukturyzowaną uznajemy taką, która została wystawiona w systemie, tak, i w dniu jej przesłania do krajowego systemu e-faktur, wówczas faktura jest udostępniana i otrzymywana za pomocą interfejsu. Z praktycznego punktu widzenia fakturę będziemy mieli możliwość wystawienia w naszym dotychczasowym systemie finansowo-księgowym, zakładając, że system ten będzie miał możliwość połączenia się z KSeF-em. Faktura taka zostanie przesłana do systemu. System zweryfikuje, czy faktura jest zgodna z wzorcem faktury ustrukturyzowanej. I w przypadku zgodności faktura zostanie wystawiona i zostanie opatrzona numerem identyfikującym tą fakturę w KSeF. W przypadku niezgodności z wzorcem otrzymamy taką informację zwrotną, że faktura nie została wystawiona. Równolegle ministerstwo pracuje również nad aplikacją, która będzie pozwalała na wystawianie faktur bezpośrednio w tej aplikacji. Będzie to jednak takie rozwiązanie raczej dla mniejszych podatników.
Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej. Moment otrzymania faktury ustrukturyzowanej przez podatnika to będzie moment nadania tej fakturze tego numeru identyfikującego ją w krajowym systemie e-faktur. Taką fakturę z systemu będziemy mogli pobrać poprzez zalogowanie się do systemu lub będzie również możliwość takiego dostępu anonimowego, podając 5 charakterystyk faktury, właśnie numer w KSeF, numer faktury, NIP nabywcy, nazwę nabywcy oraz należność ogółem. W obecnym modelu, czyli modelu dobrowolnym, nasz odbiorca musi się zgodzić na odbiór faktur za pośrednictwem KSeF. W przypadku, gdyby takiej zgody nie wyraził, jesteśmy zobowiązani dostarczyć mu tą fakturę w sposób inny uzgodniony, czyli na przykład w formie papierowej czy w formie pliku PDF. Szanowni Państwo, jak już wspomniała Basia, faktury ustrukturyzowane w KSeF-ie będą przechowywane i archiwizowane przez ten system w okresie 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Natomiast po upływie tego okresu podatnik przechowuje faktury na własną rękę. Tak? Te ustrukturyzowane faktury są przechowywane poza KSeF-em do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ja tylko wspomnę, że szacuje się, by miesięcznie w KSeF-ie znajdowały się 2 miliardy faktur, co powoduje jakieś kosmiczne liczby, jeśli chodzi o ilość tych danych, tak? Więc tutaj no widzimy, że raczej idziemy w kierunku rewolucji. Szanowni Państwo, jeszcze przygotowując się do samego wdrożenia KSeF-u, o co warto zadbać? No przede wszystkim po stronie procesu sprzedaży, tak? Czyli tej strony, która wystawia fakturę przychodową, sprzedażową. Otóż musimy sformalizować cały proces dostarczenia faktury. Tutaj należy też sięgnąć do źródła i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, albowiem no, kodyfikacja pewnych procedur, odpowiedzialności za wygenerowanie tej faktury ustrukturyzowanej też będzie polegała na dostosowaniu systemu służącego do wystawiania faktur, e-faktur, tak? I wejścia w życie takiej nowej jakości, jeśli chodzi o wewnętrzny obieg dokumentów. Będzie się to też wiązało z przeszkoleniem pracowników, wprowadzenia nowego przebiegu procesów związanych z samym fakturowaniem, a także aktualizowanie obecnych procedur, które funkcjonują, a można je wówczas przy okazji wprowadzenia KSeF-u ujednolicić, usprawnić, ulepszyć. Co ważne, po stronie procesu zakupowego tak samo musimy trochę podejść od strony formalizmu, tak? Czyli ten proces najlepiej jakby był skodyfikowany, albowiem no też tutaj musimy dostosować swoje systemy do otrzymywania faktur, przeszkolić pracowników, zaktualizować procedury, no i odpowiednio nadać uprawnienia osobom odpowiedzialnym i też podmiotom należącym ze strony przedsiębiorstwa do systemu KSeF. Przygotowując się do projektu i analizując swoje procesy, warto spojrzeć na naszych odbiorców i dostawców z punktu widzenia tego, czy są to odbiorcy polscy, będący polskimi podatnikami, czy odbiorcy z zagranicy. Zakładając ten model obowiązkowy, wszystkie faktury sprzedażowe będziemy wystawiać za pośrednictwem KSeF. Dla podatników polskich będziemy je mogli dostarczyć za pośrednictwem KSeF, natomiast dla podatników zagranicznych będziemy musieli utrzymać dotychczasowy sposób dostarczania faktur lub zdefiniować sobie w trakcie projektu jakiś nowy sposób, ale prawdopodobnie no, ci podatnicy nie będą chcieli skorzystać z odbioru faktur przez krajowy system e-faktur. Po stronie dostawców również warto przeprowadzić taką analizę struktury naszych dostawców, czy są to dostawcy krajowi, czy zagraniczni. Oczywiście od dostawców krajowych będziemy mogli otrzymać faktury za pośrednictwem krajowego systemu e-faktur, natomiast te faktury od dostawców zagranicznych będą prawdopodobnie wpływać do nas w dotychczasowy sposób. Teraz przekazuję głos do Konrada, który opowie nam, jak Enova przygotowała się do tego wyzwania. Tyle teorii, teraz praktyki. Teraz trochę praktyki. Dzień dobry Państwu. Krajowy system e-faktur to jest kolejny proces, jeżeli chodzi o digitalizację polskiego prawa, ponieważ coraz więcej przepisów prawnych, które wchodzi w życie, ma ten magiczny przedrostek e.
i tutaj dużą rolę we wdrożeniu tych przepisów stanowią właśnie systemy informatyczne. Jeżeli chodzi o system Enova 365, to jest to system klasy ERP, czyli do pełnego zarządzania wszystkimi procesami, które w przedsiębiorstwach zachodzą. Jednak niezależnie od tego, jaki system informatyczny w naszych firmach jest wykorzystywany, to my zawsze doradzamy, aby przed tak dużą rewolucją, jaką jest na pewno wdrożenie KSeF-u. My często porównujemy wdrożenie KSeF-u do tego, co miało miejsce kilka lat temu, a mianowicie wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego, ponieważ on tak jak samo jak KSeF dotyczy finalnie wszystkich podatników. I warto zwrócić się tutaj już w tej chwili do producentów państwa systemów, z których na co dzień korzystacie i wprost zapytać, czy wasz system będzie gotowy na obsługę KSeF-u. Nasz system Enova 365 jest już na to gotowy. My taką wersję, która te funkcjonalności związane z KSeF-em obsługuje, udostępniliśmy już w grudniu 2021 roku, czyli 2 miesiące po wejściu w życie ustawy, dzięki czemu te podmioty, które zdecydowały się na korzystanie z KSeF-u dobrowolnie, już z niego mogą korzystać. Szanowni Państwo, tutaj dla przypomnienia te daty, które nas obowiązują, czyli 1 stycznia 2022 KSeF dobrowolny, 1 kwietnia 2023 KSeF obowiązkowy. Dla tych podmiotów, które będą go realizowały dopiero w przyszłym roku, wydaje się to odległa perspektywa czasowa, ale myślę, że już warto rozpocząć rozmowy na ten temat oraz przygotować sobie taki plan wdrożenia, o których tutaj Państwo już powiedzieli. Szanowni Państwo, jest kilka takich procesów, które należy obowiązkowo wykonać, aby do tego KSeF-u się przygotować. Z uwzględnieniem oczywiście systemu informatycznego, takiego jak chociażby Enova 365. Co należy zrobić tak punktowo, przeanalizujmy sobie to. Po pierwsze, każdy podmiot będzie musiał założyć konto na platformie KSeF, a następnie zadeklarować listę osób uprawnionych do wysyłania i do odbierania faktur, ponieważ takie osoby będą musiały każdą fakturę podpisać podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym. I tutaj tą część jakby formalną mamy za sobą. Następnie przechodzimy do praktyki, a mianowicie już do samego wysyłania oraz odbierania faktur. Najlepiej oczywiście, aby to było robione właśnie przez system informatyczny, ponieważ takie systemy umożliwiają automatyzację tych procesów, gdzie w zasadzie za pomocą kilku kliknięć cały proces może być zrealizowany. Czyli mamy taką fakturę sprzedaży, którą wystawiamy w naszym systemie informatycznym i w tym systemie taka faktura generowana jest do pliku XML-owego, który jest zgodny z całą specyfikacją nadaną przez KSeF, a następnie bezpośrednio z poziomu systemu informatycznego ta faktura pojawia się na platformie KSeF. Oczywiście ona musi być wcześniej podpisana, tak jak to powiedziałem, przez uprawnioną osobę. Taki podpis również dokonywany jest poprzez integrację podpisu z systemem informatycznym. KSeF po wysłaniu takiej faktury sprawdza, czy wszystkie warunki są poprawne. Jeżeli zwaliduje nam poprawnie taką fakturę, ona może zostać odebrana. I tutaj również dobrze byłoby, aby odbiorca takiej faktury korzystał z systemu informatycznego, ponieważ cały proces generalnie będzie przyspieszony. Jeżeli spojrzymy tutaj na ten graf, to on odnosi się do tych punktów, o których przed chwilą powiedziałem, to ta część po lewej oraz po prawej stronie to są te obszary, które nasz system informatyczny w ramach integracji z KSeF-em będzie obsługiwał. I tutaj jeszcze raz powiem o tym, aby już w tym momencie właśnie zwrócić się do firm, które Państwa obsługują w zakresie informatycznym i sprawdzić, czy ten proces również będzie w ten sposób realizowany. Tutaj takich kilka ciekawostek, one są powiedzmy dosyć informatyczne, ale warto o nich wspomnieć, ponieważ jeśli chodzi o przygotowanie się systemów informatycznych do wdrożenia KSeF-u, to tej pracy trochę było, natomiast czasu nie było wiele, bo ustawa weszła w życie w październiku, a żeby być gotowym na styczeń, to też odpowiednio wcześniej trzeba było taką wersję z procesem obsługującym KSeF przygotować. Nie będę się tutaj rozwodził, ale tutaj takie informacje jak 370 pól, prawie 3000 wierszy, czy 19 przykładów e-faktur dla osób, które siedzą w IT,
będą to dosyć informacje jasne. Tutaj troszeczkę ułatwieniem było to, że ten schemat KSeF-u był oparty o funkcjonujący już JPK FA, więc troszeczkę ten punkt wyjścia był ułatwiony, jednak naprawdę tej pracy, jeśli chodzi o przygotowanie, było dużo. Co my jako Enova 365, ale również inni producenci systemów informatycznych oferujemy, jeżeli chodzi o dostosowanie się polskich przedsiębiorców do funkcjonowania w oparciu o polskie prawo. Dostarczenie systemu wraz z funkcjonalnościami to jest jedno, ale bardzo ważna jest też taka warstwa edukacyjna, czyli my jako producent podchodzimy do tego w ten sposób. Dostarczamy wam funkcjonalność, ale również was edukujemy. Chcemy pokazać, w jaki sposób z niego korzystać. Przygotowujemy odpowiednią dokumentację, odpowiednie materiały, aby klient końcowy mógł w łatwy sposób taką funkcjonalność wdrożyć. Jeżeli chodzi o model biznesowy Enova 365, to tutaj klientowi pomagają również autoryzowani partnerzy, którzy bezpośrednio pracują z klientem, wdrażają system i również edukują w zakresie przygotowania do już takiej bieżącej obsługi funkcjonalności. Teraz zapraszam Państwa do obejrzenia krótkiego filmu, jak to wygląda w naszym systemie. Nową funkcjonalnością, którą udostępniliśmy w Enova 365, jest e-faktura KSeF. Udostępniona funkcja pozwala zaimportować faktury KSeF oraz również wyeksportować je do swoich kontrahentów. Aby wysłać fakturę, wystawiamy dokument sprzedaży na dowolnego kontrahenta i dowolną kartotekę. Dla przykładu weźmiemy towar oraz usługę. Zatwierdzamy dokument. Zatwierdzony dokument możemy już wysłać do KSeF. Wykorzystujemy do tego wbudowaną funkcję znajdującą się w czynnościach. System Enova 365 domyślnie nam podpowiada definicję komunikatu potrzebną do wysyłki e-faktury KSeF, która jest widoczna również na zakładce w dokumencie. Przygotowany dokument możemy wysłać wbudowaną funkcją wyślij. Po czasie oczekiwania dokument jest wysłany. W informacji zwrotnej po wysyłce otrzymujemy wewnętrzny numer KSeF, który jest unikalny dla naszego dokumentu. Przesłana faktura jest teraz dostępna na kontrahencie do odbioru, więc zalogujemy się teraz na bazę odbierającego i z poziomu innej bazy danych, tak, przypisanej do tego NIP-u, na który wysłaliśmy wcześniej fakturę, pobierzemy tą fakturę do naszej ewidencji. Przesłana faktura dla odbierającego oczywiście jest fakturą zakupu, więc pobierzemy taką fakturę wykorzystując wbudowaną funkcję pobierz. W funkcji pobierz wpisujemy zakres dat. System Enova zezwala na pobieranie e-faktury KSeF z różnych zakresów, w tym całego miesiąca. Pobrane faktury zapisują się na dysku lokalnym wskazanej lokalizacji i są gotowe do importu po stronie Enovy 365. Tak przygotowane pliki możemy już bezpośrednio do systemu zaimportować i wykorzystujemy do tego również funkcję wbudowaną, czyli czynność KSeF import. W opcji wybieramy jeden dokument, który chcemy zaimportować, ale jest jeszcze dostępna opcja importu grupowego. System automatycznie nam podpowiedział definicję importowanego dokumentu. Dla nas jest to oczywiście faktura zakupu. No i jak widzimy, zgadza się ona z tym, co było wysłane na bazie wysyłającego. System automatycznie znalazł nam kontrahenta po NIP-ie oraz kartoteki po kodach EAN. Również, jak widzimy, przepisał formę płatności, która znajdowała się w pliku KSeF. Samą strukturę pliku również możemy podejrzeć, tak jak w przypadku wysyłającego w zakładce KSeF, tak, żeby się upewnić, czy dane zawarte w pliku zgodne są z tym, co zaimportował system. I to był jeden ze sposobów importu w Enova 365 jako fakturę zakupu handlową. Z racji tego, że część firm takie faktury po prostu importuje bezpośrednio jako faktury kosztowe, tak, faktury zakupowe,
które nie wpływają na stan magazynowy, no to również tutaj funkcja czynność CEF import i pobierz jest dostępna. Działa ona oczywiście identycznie jak przy fakturach zakupów handlowych, tylko definicje dokumentów podpowiadają nam się tylko te związane z ewidencją, z fakturami kosztowymi. Jak widzimy, zasada importu jest praktycznie taka sama. Kontrahent nam się podpowiedział po przesłanym NIP-ie. Mamy informacje o płatności, mamy informacje o terminie płatności, czyli wszystkie najważniejsze informacje, które są potrzebne do zarejestrowania faktury. Zobaczyliśmy, że pod kątem technicznym Enova jest systemem, który już jest przygotowany na KSeF. Jednakże zadania, które stoją przed każdą firmą, przed każdą organizacją, jest ich stanowczo więcej. Postaram się Państwu teraz powiedzieć, przekazać informacje, jak IT, czy to firma zewnętrzna, czy państwa lokalne IT, jak jest w stanie pomóc organizacji w wyczerpaniu jak największych korzyści z wdrożenia KSeF-u oraz uniknąć zagrożeń z tym związanych. Każda tak naprawdę korzyść, wymieniając ją jako korzyść, tak samo można im na nią spojrzeć pod kątem zagrożeń. To, czy dobrze się przygotujemy do implementacji KSeF-u, będzie tym, czy to będzie korzyść, czy będzie korzyścią, czy zagrożeniem. Dobrze, że mamy system już, który jest przygotowany do implementacji KSeF-u. Mamy od strony Ministerstwa Finansów przygotowane już wersje testowe, jak i produkcyjne KSeF-u. Tak więc rok, który nam pozostał do implementacji KSeF-u jako narzędzia, które będzie obligatoryjne, jest okresem, który jest wystarczający, żeby dobrze ten czas spożytkować. Jednakże praktycznie rzecz biorąc należałoby już rozpocząć pracę w każdym z Państwa firm nad zaimplementowaniem odpowiednio rozwiązania KSeF-em. Każdą jedną z korzyści i zagrożeń możemy spojrzeć pod kątem sprzedaży, jak i zakupu. Na pewno mamy korzyści, które mogą dostarczyć nam relatywnie zoptymalizowanie pod kątem organizacyjnym, jak i kosztowym funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na pewno mówimy pod kątem sprzedaży o korzyściach w postaci szybkości dostarczania dokumentów. Praktycznie wygenerowany dokument sprzedaży już można go, nadawany jest numer KSeF, więc tak naprawdę ten dokument już wszedł do obrotu gospodarczego. Faktura sprzedaży można uznawać ją za potwierdzoną odbiór dokumentu. Na pewno też mamy możliwość implementacji takich narzędzi, że nie ma konieczności potwierdzania korekt. Konieczność ewentualnie uzyskiwania duplikatów też jak najbardziej jest tutaj wymierną korzyścią. No i powstaje nam takie archiwum dokumentów, czyli cała teraz wszystkie funkcjonalności, które polegają na tym, że potrzebujemy uzyskiwać jakieś narzędzia, które tak naprawdę nam powodują archiwizację dokumentów i płacimy za takie narzędzia bardzo dużo pieniędzy. Tak naprawdę tutaj KSeF nam takie narzędzie też dostarcza. Pod kątem zakupowym na pewno w prosty sposób możemy uzyskać dokumenty, czy to z poprzednich okresów, czy też bieżących dokumentów. Te dokumenty, jak tutaj zostało pokazane na filmie, one poprzez pobranie ich, one od razu się nam rejestrują, czyli nie ma takiej mozolnego rejestracji dokumentów faktur zakupu. Nie mamy żadnej konieczności tutaj, czy to potwierdzania dokumentów, czy właśnie proszenia o duplikat dokumentu, tylko praktycznie rzecz biorąc osoba administrująca systemem może uzyskiwać takie coś w sposób samodzielny.
zagrożeń mówimy na pewno o braku możliwości poprawienia dokumentów. Praktyka biznesowa mówi o tym, że nieraz ten dokument po jego wygenerowaniu, po zatwierdzeniu wracamy do niego. No, popełniliśmy błąd. Czy to organizacja popełniła błąd, czy człowiek, który wykonywał taką czynność. No, w tym przypadku, gdy ten dokument już poszedł do KSeF-u, no, pozostaje nam tylko korekta. Stąd też w przypadku nierozpoznania takich problemów w organizacji możemy spowodować to, że tych korekt będzie dużo. Na pewno dużym kłopotem jest, a w pewnych branżach to jest bardzo duży na pewno kłopot, jest brak możliwości dostarczenia dodatkowych dokumentów. Na przykład protokół wykonania usługi, czy protokół odbioru, tego wszystkiego, co teraz dostarczamy, czy to w formie tradycyjnej, papierowej, czy w formie maila nawet z załącznikami, no KSeF nie przewiduje takiej możliwości. Tak więc pozostaje nam tutaj do przeanalizowania tego procesu, czy to robimy poprzez jakiś zewnętrzny system, czy poprzez zewnętrzny obieg dokumentu, czyli faktura idzie na przykład do KSeF-u, a protokół odbioru i dalej jest tak samo jak był do tej pory, czyli mailem. Tak naprawdę każdy musi się zastanowić nad tym, jak to optymalnie zorganizować. No i to na pewno jest jakieś pewne wyzwanie. Rezygnacja z indywidualnych wzorców dokumentu, no czyli cały ten aspekt taki marketingowy, czyli jakaś informacja na dokumencie, na PDF-ie, na fakturze sprzedaży, o informacja o tym, że mamy jakąś promocję, czy też o nierozliczonych dokumentach, czy też czymkolwiek, czy samo logo nawet tak naprawdę na wydruku faktury, no niestety no nie będzie tego. KSeF będzie to w formacie pliku XML, żadnych takich pól z tym związanych nie są przewidywane. Pod zagrożeniem, pod kątem zakupowym, oczywiście gdy się nie przygotujemy do wdrożenia implementacji KSeF-u, jest na pewno mniejsza kontrola przyjmowania dokumentów. Te dokumenty w sposób masowo można zaimplementować do systemu. Mówiliśmy o walidacji po stronie KSeF-u dokumentu. Ta walidacja jest tylko poprzez schemat pliku XML tak naprawdę, poprzez format od strony technicznej. Sam system ERP już będzie tego pilnował, więc praktycznie rzecz biorąc do KSeF-u powinien dokument przyjść poprawny pod kątem formatu wymiany plików. Ale to przecież nie koniec oceny tak naprawdę poprawności dokumentu. Te dokumenty w KSeF-ie będzie można wysyłać nawet z błędami rachunkowymi. Tak więc i w taki sam sposób mogą zostać zaimportowane. Bez przyjęcia, bez zaimplementowania odpowiednich mechanizmów kontroli, tak naprawdę implementacja KSeF-u od strony zakupowej będzie po stokroć większym kłopotem niż korzyścią. Mając masowy import dokumentów, możemy stanowczo w sposób, bez odpowiedniej implementacji narzędzi, w sposób na pewno możemy przeoczyć dokumenty, które są przez nas nieprzyjmowalne. Czy to ze względu na jakiś błąd formalny, rachunkowy, czy też pod kątem takim, że nie spodziewaliśmy się w ogóle takiego dokumentu. No i to od strony sprzedażowej, jak i od strony zakupowej nie mamy możliwości po zaimportowaniu takiego dokumentu z KSeF-u, faktury na przykład zakupu, nie mamy dostępu do załączników, na przykład właśnie protokołów odbioru. Tak więc identyfikacja przedmiotu, operacji gospodarczej, której dotyczy ten dokument zakupu, będzie w jakiś sposób bardziej kłopotliwy. Żeby zagrożenia nie występowały, a korzyści, żebyśmy czerpali tak naprawdę korzyści z implementacji KSeF-u, tak musimy przeanalizować procesy wewnątrz firmy. Państwo na pewno już posiadają zaimplementowane procedury, które w pewien sposób już by pomogły o tych wyeliminowaniu tych zagrożeń, o których wspomniałem, ale na pewno trzeba będzie je przejrzeć. Nawet gdy Państwo mają już zaimplementowane repozytoria dokumentów, procesy workflow, cały system rejestracji zamówień kosztowych,
paszportowych, weryfikacji dokumentów z fakturami zakupowymi i szereg innych procesów, które nam tego pilnują, na pewno trzeba je wszystkie przejrzeć. Na pewno je trzeba wszystkie przejrzeć, bo sam fakt zaistnienia dokumentu w sposób automatyczny jest tym elementem, który tutaj wpływa. Na pewno też mamy dwa tak naprawdę obiegi dokumentów dla dokumentów, dla odbiorców, dla dostawców zagranicznych czy też krajowych. Zagranicznych będziemy mieli w sposób dość aktualny to realizowane. Dla krajowych będzie poprzez KSeF, więc już sam to, że mamy tak naprawdę dwa różne będą procesy dla tego samego dokumentu, tylko od pochodzącego innego dostawcy, no już jest dużym kłopotem. Trzeba do tego się przyłożyć. 12 miesięcy, które zostało, jest krótkim okresem czasu i zachęcam Państwa do rozpoczęcia już prac w tym zakresie. Na pewno automatyzacja i odpowiednia informatyzacja procesu może tutaj nam pomóc. Wśród możliwości, które zniwelują nam pewne zagrożenia, na przykład właśnie związane z protokołem odbioru czy jakimkolwiek innym załącznikiem do dokumentu, jest pewna informatyzacja poprzez systemy B2B, u nas to jest pulpit kontrahenta, gdzie w takim polu jakimś dodatkowym, który KSeF dopuszcza, można tak naprawdę umieszczać jakieś pewne linki. Linki, które by odsyłały do protokołu odbioru, który byłby umieszczony w pulpicie kontrahenta, czyli w takim systemie B2B. Jest to na pewno rozwiązanie. Na pewno rozwiązaniem byłoby też implementacja jakiejś automatyzacji związanej z wystawianiem faktury sprzedaży i na przykład poszedł automatycznie ten dokument do KSeF-u, ale niech też automatycznie równolegle wysyła się mail z jakąś informacją dotyczącą tego załącznika. Procesy workflow na pewno uporządkują nam. Na pewno nam uporządkują, zrobią pewne systemy zależności, kontroli, czy też kontroli na przykład wystawionego dokumentu faktury sprzedaży. Dlaczego miałby to nie być wcześniej weryfikowalny dokument przez kogoś, co na pewno wyeliminuje nam ilość korekt, które będą powstawały. Pod kątem zakupowym na pewno warte rozważenia, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze do tej pory tego nie robi, to implementacja zamówień kosztowych, ale tak naprawdę na każdym stopniu, czy to jest w terenie, czy to jest przez osoby, które podróżują, czy to są pewne rzeczy, które niezależnie od kwoty tak naprawdę spowoduje nam to, że mając rejestr dokumentów zamówień kosztowych, będzie łatwiej porównać to z dokumentem już potem rzeczywistym. Dlatego też połączenie tego poprzez procesy workflow i zautomatyzację dokonamy istotnego przyspieszenia weryfikacji takich dokumentów i co za tym idzie też i koniec końców finalnie ich poprawności. Mamy tak naprawdę w temacie naszej prezentacji mamy ewolucję czy rewolucję. Tak naprawdę to zależy. Pod kątem tego, co ostatnio przez wiele lat administracja publiczna nas przyzwyczaiła, no to jest ewolucja. To jest ewolucja, bo od wielu lat już stoimy przed wyzwaniami coraz większymi dotyczącymi digitalizacji komunikacji, czy to między przedsiębiorstwami, czy też administracją publiczną. Ale pod kątem organizacyjnym trzeba na pewno to nazwać rewolucją. Każdy z przedsiębiorstw musi się na pewno dużo zastanowić, przygotować, poświęcić sporo czasu na analizę swoich procesów aktualnych i informatyzacji tych procesów, bo bez informatyzacji będzie to kłopotliwe. Dlatego zachęcam Państwa, mimo tego, że przez najbliższy rok jeszcze dużo czasu, ale bardzo, bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby już teraz rozpocząć analizę Państwa procesów, a Państwa systemów informatycznych, tak aby pozostały już same tylko korzyści z implementacji KSeF-u. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.